honor i radość jest Marcin Dorociński o tak wczesnej porze. Witamy bardzo serdecznie. Któremu w pamięci gdzieś utkwiły i o tym powiedział bardzo wyraźnie dziewczyny, czyli liderki, które przed momentem się pojawiły, bo pamiętał, że występowały przed meczem gwiazd na Stadionie Narodowym Polska-Ukraina. To był ostatni podobno piłkarski występ Marcina Dorocińskiego, bo przerzucił się później już nie tylko i wyłącznie na triatlon. Moje kolana mnie cierpią, kiedy pływam, czy też jadę na rowerze. No może w bieganiu cierpią tak samo, ale w piłce no, zmiany kierunków. Niestety nie mogę sobie pozwolić na piłkę i bardzo tego żałuję. Za co cieszy się całe środowisko triatlonistów. Start jest zaplanowany na? Na sierpień. Na sierpień to będzie połówka Ironmana? Tak myślę, w Gdyni. Tak. No będziemy trzymać kciuki, oczywiście, że tak. To sportowe tematy, ale powód pojawienia się Marcina Dorocińskiego w naszym studio to serial, który dzisiaj o 20.30, trzeci odcinek tego serialu. Koprodukcja polska i telewizji BBC, angielski Szpiedzy w Warszawie. Sporą popularność już sobie zdobył, chociaż jak ja oglądam, to mnie trochę przeszkadza i kojarzy się dubbing w tym filmie z takimi niemieckimi westernami, gdzie Winnetou mówił po niemiecku. Słuchaj, no... Wiesz, o co chodzi. Ty świetnie podobno mówiłeś tutaj po angielsku i chcielibyśmy to usłyszeć. Jestem aktorem, więc udaję. Staram się najlepiej udawać, jak mogę. No, natomiast to było niezłe wyzwanie starać się wśród angielskich aktorów mówić w ich języku i starać się myśleć w ich języku. I szkoda, że tego nie słychać. No, a czy możemy małą próbkę poprosić tutaj, przynajmniej jedno zdanie? No daj spokój, zaraz. Dziękuję bardzo. Koprodukcja. Jak podchodzi się do takiego projektu? To jest wyzwanie, dodatkowe wyzwanie dla aktora? Nie działasz na tym swoim poletku, które dobrze znasz, z ludźmi, których znasz doskonale. Myślę choćby o Wojtku Smarzowskim. Na szczęście, duża część ekipy była z Polski. Cały pion kamerowy był z Polski, więc nie czułem się jakoś bardzo osamotniony. Natomiast w pewnym momencie w pracy to przestaje mieć znaczenie. Jeżeli język nie jest barierą i jeśli jest się człowiek w stanie porozumieć z reżyserką, tak jak tutaj w przypadku Szpiegów, czy też z kimkolwiek z ekipy, to w pewnym momencie zaczyna się skupiać tylko i wyłącznie, co jest najważniejsze, na pracy. No i wykonać swoją pracę najlepiej jak potrafisz, więc to przestaje mieć znaczenie, czy to jest koprodukcja, aktor musi się skupić na swojej pracy. Dobrze, to już wiem, że po angielsku dzisiaj o poranku w kawie czy herbacie mówił nie będziesz, no. Ale gdybyś zaprosił na 20.30 na trzeci odcinek Szpiegów w Warszawie. Zapraszam serdecznie na 20.30 na Szpiegów w Warszawie. I tym oto sposobem zamknęliśmy temat Szpiegów w Warszawie, otwieramy temat Drogówki. Kolejny film Wojtka Smarzowskiego, reżysera, z którym współpracujesz na stałe i właściwie można powiedzieć, że jesteś żelaznym elementem jego ekipy aktorskiej. Nie szedłbym tak daleko. To się zapędziłem. Ja bym chciał się tak nazywać i mówić o sobie, że będę grał już teraz we wszystkich filmach Wojtka Smarzowskiego, bo to niezwykły facet jest. Natomiast no od Róży jakoś tak się zdarzyło, że się spotkaliśmy i teraz miałem przyjemność zagrać w Drogówce i zagrać także w Aniele, jego Wojtka kolejnym filmie, bo Wojtek teraz jakoś turbo włączył i dobrze, i robi strasznie dużo filmów. Uchwycę się tej Drogówki. Policjanci będą cię kochać po tym, jak zobaczą ten film, kiedy już wejdzie na ekrany. Poproszony Wojtek Smarzowski o scharakteryzowanie postaci, o postaci policjanta Lisowskiego, którego grasz, powiedział: policjant, który lubi pieniądze. Jakoś byś rozbudował to? Ja myślę, że to jest wystarczająco dużo. Jaki obraz przedstawia się w tym filmie? Obraz Drogówki. Policji. Wiesz co, no... To jest przede wszystkim film sensacyjny i trzymający niesamowicie w napięciu. To jest taki film, który pytałem wiele osób, które oglądały ten film, bo ja sobie zostawiłem tę przyjemność, znam scenariusz, zostawiłem sobie przyjemność na premierę, która niedługo. I ten film po prostu przykuwa do fotela i tak trzyma przez dłuższą chwilę. To jest także o człowieku, tak jak lubię najbardziej, czyli o tym, że człowiek potrafi mieć strasznie silny charakter, ale potrafi mieć też swoje słabości, jak my wszyscy, więc trzeba pójść do kina i się przekonać, jaki to jest. A do policjantów apelujemy, postać grana przez Marcina Dorocińskiego, to jest doskonałe wyjście w rolę. Jest wielki szacunek od Pitbulla za pokazanie chociaż kawałka ich ciężkiej pracy, więc...
zapraszamy na drogówkę do kin. Wiemy już, że Marcin Doleciński potrafi świetnie zapraszać na produkcje, w których bierze udział. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za twoje sportowe dokonania. I za twoje Jerzy Kisielewski. Dziękuję.